Witam Państwa serdecznie. Dzisiaj mamy gościa, to jest zapowiadanego gościa. Chodzi mi o przejścia dla pieszych. Po zmianie tych przepisów po prostu nie przeprowadzono akcji jakiejś takiej edukacyjnej. Ani dla pieszych, ani tak naprawdę dla kierujących. Ale jeśli żaden z tych dzieci nie patrzy, bo nie został nauczony, bo to dziecko to taka mała czysta tablica do zapisania. Problem w tym, że nawet to samo uczenie dzieci spójrz w lewo, spójrz w prawo, ale jeżeli to dziecko nie wie po co patrzy, to niestety ono powinno dopiero wtedy na to przejście wchodzić właśnie, jeżeli ten pojazd już dojedzie do tego przejścia i się zatrzyma. Prowadzę też szkolenia, kursy reedukacyjne dla osób, które utraciły uprawnienia za kierowanie pojazdem pod wpływem alkoholu. Czy nie powinno by się tej normy troszeczkę podnieść? Uważam, że podniesienie tych limitów wpłynęłoby tylko na zmniejszenie tego bezpieczeństwa jeszcze tym bardziej. Na kursach czasami mam osoby, które na przykład poruszają się za granicą. Są to często kierowcy zawodowi na przykład, którzy często wyjeżdżają za granicę, później wracają do Polski. Sami mówią o zachowaniu szczególnej ostrożności. Ten przepis nie polega na tym, że mamy zwiększyć obserwację, nawet stosować zasady ograniczonego zaufania. Ale mamy po prostu wolniej jechać, żeby w momencie zagrożenia mieć możliwość zatrzymania samochodu w miejscu. My niestety dojeżdżając do miejsc niebezpiecznych, czy to będzie przejście, czy to będzie skrzyżowanie, czy będzie inna sytuacja, my nie zważamy na to. Dojeżdżamy, często nawet to jest prędkość dozwolona, ale dozwolona nie w tym momencie. W momencie, jeżeli widzimy przy przejściu na przykład osobę, która się do niego zbliża, to nawet dojechanie do tego przejścia z prędkością 30 na godzinę będzie to niezachowanie szczególnej ostrożności, bo przy tej prędkości i tak nie będziemy w stanie samochodu w miejscu zatrzymać. Ale jeszcze, bo to paralogicznie podobne. Powiedz, rozmawiałeś kiedyś z kierowcą zawodowym tych zwanych tirów, ciężarówek, tak? Tak, tak. No i jego pytasz, słuchaj, przecież wszyscy jedziecie 90. Po co ty go wyprzedzasz, jak ty ledwo na odcinku tam 15 km dasz radę jego w całości tak wyprzedzić i zjechać z powrotem na prawy pas? No, przeważnie każdy mówi, Robert, ty nie wiesz, jaka to jest satysfakcja wyprzedzić chociaż jednego. No, ale jak to żadnego sensu nie ma, to nic, to się ma w genach. No niektórzy kierowcy właśnie zapominają o przepisach, a przede wszystkim u nas chyba jednak jest to, że my często traktujemy przepisy zbyt poważliwie. My uważamy, że prawo nie jest po to, żeby się do niego stosować, tylko po to, żeby je łamać. I tu jest problem naszej mentalności. Ale tu widać wszędzie, tak? No i później efektem tego jest... Ale nie, wzory są czerpane z góry, tak? Także tam spokojnie wszyscy się potrafimy dostosować, nie? Czemu tylko mamy my odpowiadać karnie? Wszyscy powinni. No przepisy są po to, żeby ich przestrzegać przede wszystkim. Często ja tak nawet w rozmowach, jak już tutaj wspomnieliśmy o kierowcach, o rozmowach z kierowcami, to my się często na przykład, widząc jakiś znak na przykład nawet na drodze, my nie zastanawiamy się, że mamy się do niego zastosować, tylko zastanawiamy się, po co on tam stoi. Jeżeli widzimy przed zakrętem ograniczenie prędkości do 60, a my go możemy pokonać z prędkością 80 na godzinę, to uważamy, że on tam niesłusznie został postawiony. Według mnie. Natomiast w innych państwach żaden kierujący nie zastanawia się, dlaczego ten znak tam został postawiony, tylko po prostu, skoro stoi, to ma się do niego zastosować. Ale to... I oczywiście masz rację, bo to trzeba te prawo strzelać, ale mnie to przypomina, jeśli ktoś ogląda epokę lodowcową, jak te kury skakały do wulkanu. To mniej więcej jak może tych kraj skandynawskich. Z lodowoceniem. Po kolei wszyscy. No, gdzieś tam musi być ta logika, ten kierujący też musi mieć troszeczkę jakby własnego wglądu z sytuacji, bo też jest kierowcą, legalnym uczestnikiem, tak, tego ruchu drogowego i też jakby w sumie też żal trochę do Was, że te znaki, czasami to jak gdzieś tam się rzadko, ale czasami wyjeżdżam, bo muszę gdzieś tam do centralnej Polski, to ja mam wrażenie, że ktoś się na złość postawił, tylko tak, 70, 60, 50, 40, to wszystko na odcinku jednego kilometra. Czasami to się zastanawiałem, skąd oni tyle blachy mają, żeby tych znaków naklepać. To według mnie też wychodziło na to lepiej, żeby uśrednić prędkość i na tym odcinku tą uśrednioną prędkość zrobić.
I teraz ja tylko jeden skutek tego widzę, że tak, bez tego Janosika nie wyruszysz. Po drugie, jedynym elementem, na który ja zwracam uwagę, bo te punkty trzeba szanować, bo trudno je potem odzyskać, to są te znaki ograniczające prędkość. Ja widzę, że moja cała energia jest skupiona na czytaniu znaków. Auto ma, już nowej generacji też czyta te znaki, piszczy i te wszyscy są skupieni, jak jedziemy na dwójkę, cała dwójka na czytaniu znaków. To też jest chore. No to, to jak cała energia, to jakim trzeba być terminatorem, żeby to ogarnąć? My często zapominamy o tym, co mamy w samochodzie robić. Ja podam taki przykład z życia może nawet, z praktyki. Kiedyś jadę na egzaminie z osobą i stoi przy drodze zaparkowany samochód. Częściowo na chodniku, częściowo na jezdni. I osoba egzaminowana wjeżdża w ten samochód. Wiadomo, musiałem interweniować. I osoba się po niej tłumaczy. Proszę pana, ja tędy przejeżdżałem, wczoraj tego samochodu nie było. I jest sumie nie kłamał, bo nie było wczoraj. Wczoraj go nie było, tak. Ale teraz ja też na początek się uśmiechnąłem na temat po takim tłumaczeniu tej osoby zdającej, ale później sobie przypomniałem drugie zdarzenie, które między innymi było przez paroma latami w Suwałkach, gdzie postawiono znak zakaz skrętu w lewo z ulicy Bulwarowej w Szpitalną. I pamiętam, że przez około 3-4 miesiące starzy kierowcy, jeżdżąc tam, w ogóle nie zwracali uwagi na ten znak, skręcali w lewo, policjanci siedzieli tam, tylko wypisywali mandaty i zmieniali bloczki. I to jest robota. To jest robota. Zwróćcie Państwo uwagę, tak naprawdę my często jeździmy na pamięć. Ale ty sobie wyobraź młodego kierowcy, który to ma wszystko w tym się odnaleźć. Przecież to już jest horror, bo tak, on się nie skupia na prowadzeniu pojazdu, na tym, co się dzieje w przestrzeni wokół niego, bo tam się dużo dzieje. Ma bardzo dużo rzeczy. Ale ja przed chwilą powiedziałem, kierowca ma patrzeć, no tak, a nie myśleć. My często właśnie jeżdżąc w ogóle nie zwracamy uwagi ani na znaki, ani nawet na przepisy. No tak, ale niestety, ile tego jest? Boże, ile tego jest? I dlatego nie każdy zdaje od razu egzamin. A ile wysłaliście do psychiatry? No nie pamiętam nawet. Nie było takich zdarzeń. A ile rekordzista razy podchodził? No, kilkadziesiąt nawet. O Jezusku. Chyba. I zdał? Tak, oczywiście. Widzi pan, jest sam. Nie, bo ja uważam, że prawo jazdy jest oczywiście dla, może nie dla każdego, oczywiście no, są sytuacje tam jakieś, mogą być, powiedzmy to tak, że osoba nie ma pewnych predyspozycji. Przede wszystkim trzeba pamiętać o tym, że no, kierując pojazdem musimy umieć tym pojazdem poruszać się, czyli takie kwestie manualne, mieć umiejętności, ale nie możemy zapominać, że jeżeli poruszamy się po drodze, to musimy jeszcze do tego dołączyć i znajomość przepisów, i umiejętność patrzenia na znaki, między innymi na innych uczestników ruchu. To, co powiedziałeś, że gdzieś tam jakaś sytuacja, gdzieś to stoi, ktoś sprzeciwka jedzie, to wszystko kierowca musi umieć pokonać. No weź to pokonaj. Znaki, cykl miejski, TikToka, Facebooka, Messengera, wiadomość. To dopiero z głowy. Co? No i dlatego między innymi w tej chwili za kierowanie pojazdem, używając telefonu między innymi, no mamy 12 punktów karnych. No dobra, tyle powiedz, drodzy Państwo, bo mnie to zawsze śmieszy. No a jest w samochodzie. Większość nowych aut, takich 3-4-letnich, już ma dotykowy ekran po prawej stronie, na wysokości konsoli, tak? Znaczy na wysokości zmiany w tym ciągu, gdzie jest dźwignia zmiany biegu. I tam się odbiera telefon, się przesuwa, odrzuca, wybiera, jak do tego podejść? Czym to się różni od smartfonu umieszczonego na przykład na podstawce? Nie, no ale jeżeli na podstawce telefon jest telefon. Używamy urządzenia głośno mówiącego, nie mamy tego telefonu, nie trzymamy go w ręce, tak? No dobra, ale telefon też ma przecież ten system głośnego mówienia. Tylko starczy nacisnąć. No tak. Ale te w samochodzie wszystkie elementy też odwracają uwagę. Przecież tam jest wszystko w telefonie. Znaczy w samochodzie, przepraszam. Już mamy na tym ekranie wszystko. Jak dobrze aplikacja rozwinięta, to nawet sobie obejrzysz film w tle.
Nie, no tak, ale tutaj... No dla mnie to jakby też się nie mieści to. Jeżeli chodzi o przepisy ruchu drogowego, no ja to rozumiem. Jest zakaz korzystania z telefonu i trzymania go w ręku po prostu. Czy tam urządzenia tego mikrofonu. Bo zacząłeś o tych właśnie wszystkich egzaminach i tych osobach, które nie powinny czasami, albo nie mają dyspozycji do końca, poziom tych właśnie biorących, praktyczny poziom tych egzaminowanych i jak on wygląda? Masz z tym do czynienia. No cóż, jeżeli chodzi o osoby, które podchodzą do egzaminu, no tutaj zdawalność u nas jest jako w WORD-zie dosyć wysoka. Ja myślałem, że to jest 80% zdawalności. No akurat, no ale to co właśnie mówiłem, no niestety część osób, która ukończyła nawet kurs, no niestety nie zawsze jest na tyle przygotowana, żeby ten egzamin po prostu zdać za ceną pozytywną. Ja powiem tak, nie żebym chciał kij w mrowisku wsadzić, ale ktoś wziął za to jakąś tam odpowiedzialność, tak, częściową chociażby odpowiedzialność, no i wygonił go do was na egzamin. No i się okazuje, że on 3 razy podchodzi, 4 podchodzi. Na egzaminie też dodatkowo jeszcze dochodzą nerwy. I tutaj stres egzaminacyjny. Często jest tak, że ona na kursie z instruktorem sobie jeździła na pewnym luzie. Nie było tam zbyt dużych wymagań, tak, w czasie jazdy. Chwalił często ją i ona się uważa, że ona tak naprawdę jest przygotowana do egzaminu. Natomiast jeżeli chodzi o... Osoba jakby coś, nie mówimy o kobietach. Nie. Kobiety w tej chwili, muszę powiedzieć, że kobiety częściej lepiej jeżdżą, są lepszymi kierowcami. Lepiej zdają na przykład nawet egzamin niż mężczyźni, tak naprawdę. Instruktor nie zawsze umiał zdenerwować w jakiś sposób, może przesadziłem zdenerwować, ale... też nie wprowadził takiego pewnego dystansu na egzaminie wewnętrznym na przykład. No w każdej szkole osoba podchodząca, skierowana do egzaminu w WORD-zie, na egzamin w WORD-zie powinna przejść też egzamin wewnętrzny w szkole jazdy. Jeżeli ten egzamin był lightowy, no to później na egzaminie w WORD-zie, no niestety taka osoba, jak dochodzi ten stres, nie zawsze umie pokazać, że te przepisy ma opanowane, że sobie poradzi na drodze również sama. Ja często mówię, że egzamin jest bardzo prosty. Może podam taki humorystycznie, można powiedzieć, egzamin jest prosty jak budowa cepa, ale i cepem można sobie krzywdę zrobić, jeżeli nie umiemy się nim posługiwać. No tak, bezwzględnie. I tutaj niestety taka jest prawda, że pomimo tego, że ten egzamin jest stresujący, no musimy przede wszystkim wykazać się umiejętnością posługiwania się samochodem, ale dodatkowo w połączeniu z przepisami ruchu drogowego. Tutaj niestety często jest samochód, owszem samochodem, umiemy jeździć, ale nie umiemy się zastosować do tych przepisów. I tu jest problem większy. Największy w tym wypadku. Słuchaj, bo nam się kończy, tak, już czas, bo pewnie jeszcze byśmy mogli rozmawiać do rana, ale powiedz mi, na co ty byś jako zawodowiec, tak, w tej branży motoryzacyjnej, w szkoleniowej, na co, o czym ty byś chciał jakby powiedzieć naszym słuchaczom, na co byś zwrócił uwagę? Byś tak po prostu w tej chwili cię pytał, no, o czym byś chciał? To znaczy, jako tutaj przedstawiciel właśnie tej drugiej strony, tak, czyli nie szkoleniowiec już w tej chwili, chociaż byłem szkoleniowcem swego czasu, też wiele lat, no w tej chwili już jako po drugiej stronie jestem, tak, niby jako egzaminator, to chciałbym przede wszystkim przypomnieć, że na egzaminie nie ma się czego denerwować, ponieważ przede wszystkim na egzaminie jest zawsze z boku osoba, która pomoże przecież tak naprawdę. O mój Boże, to jest... Nie. Grubograsz. Taka jest prawda. Jeżeli dochodzi do sytuacji kolizyjnej, nie zapominajmy, że na naszych egzaminach są egzaminy, jak powiedziałem, czasami przerywane, tak? Na egzaminie trzeba pokazać, że sobie sami poradzimy. Ja mówię, że osoba, która przystąpi później do samodzielnej jazdy, gdy nie ma tego pomocnika z boku, często. Nie ma tych drugich oczu, które wskażą to zagrożenie, pomogą, chwycą za kierownicę, czy wcisną nawet pedał hamulca. Wtedy dopiero jest denerwowanie. Dopóki nie osiągniemy pewnego poziomu
praktycznego, samodzielności takiego doświadczenia. Ale przecież, żeby to doświadczenie osiągnąć, no te podstawy musimy mieć. Ja często, mnie dziwi często czasami, że niektórzy mówią, nawet instruktorzy, że ja Ciebie nauczę do egzaminu, a Ty później będziesz się uczył jeździć. No nie można tak podchodzić do tego tematu, ponieważ żeby się czegoś uczyć, no te podstawy trzeba mieć, czyli trzeba już umieć samochód obsługiwać technicznie i umieć znać przepisy ruchu drogowego, umieć to połączyć. Jeżeli osoba w ten sposób mówi, że ona tylko nauczy do egzaminu, to znaczy, że nie rozumie, czego uczy tak naprawdę. Miasto nasze, na przykład Suwałki, ja słyszałem, są przyjazne. Że jeżeli chodzi o zdawanie egzaminów, jako zdawanie egzaminów są przyjazne. Ja też słyszałem opinię, że... Tak, w wózki, że tutaj taki jest i kadra, i ten sposób prowadzenia, że jest taki po prostu... przyjazny dla osób zdających. Przyjazny i nie jest taki stresujący. Choć sam egzamin na pewno jest stresujący. Korzystając z okazji, powiedz nam, bo czasem są realizowane jakieś zadania, tak, które podejrzewam, pewnie gdzieś mają miejsce, potem odzwierciedlają w egzaminach. Te wszystkie takie wjeżdżanie na parkingi, wyjeżdżanie, tak? Są takie pewne miejsca w mieście, gdzie tam ktoś wjeżdża non stop toelku, wyjeżdża, z powrotem wjeżdża i na zmianę, i tam się tworzy kolejka i tam. W czasie egzaminu musimy wykonać wszystkie zadania egzaminacyjne, aby móc wrócić do ośrodka z wynikiem na przykład pozytywnym, tak? Natomiast jeżeli ktoś jeździ po Suwałkach i tutaj jak wspomniałeś, że korzysta z utartych jakby dróg, no to jest po prostu niewłaściwy sposób uczenia. Tego się nie da chyba jakby nauczyć w samym procesie przygotowawczym do egzaminu. To po prostu potem trzeba każdego dnia jakby zaczynać to pochłaniać, to wiedzę, bo to już jest na pewno inaczej, kiedy jeździ się samemu. Ja sam pamiętam, że tak, zaraz tato mówił, nie tak, sprzęgło za szybko, za wolno, za pomału, za wcześnie kierunkowskaz, zmień długie, bądź ślepe, zmień krótkie. I to wszystko się uspokoiło, kiedy ja już sobie tam w końcu sam pojechałem. Mnie nie przeszkadzało, że światła długie były, że za szybko było, że za późno kierunkowskaz, ale ogólnie później te nawyki one przeszły, tak, potem jeden mandat, potem drugi i szybka dyscyplina była. Tak, myślę, że wszystkiego tam do tego egzaminu się nie uczą kierowcy. Nikt nie wymaga też od kandydatów na kierowcę, aby byli oni super kierowcami i umieli wszystko wykonać bezbłędnie. W każdym zadaniu, ponieważ mamy pewien zakres zadań, które musimy na tym egzaminie zrealizować, są dopuszczalne błędy. Tych można by nawet mieć kilkanaście przecież, aby nie były to te same błędy w tym samym zadaniu. Myśmy troszeczkę byli inaczej wychowani. Ja to już teraz mogę z czystą odpowiedzialnością powiedzieć zupełnie inaczej. W każdym domu, gdzieś tam jakiś był samochód, jakiś motorowerek, tam jakieś podwóreczka były, tam gdzie się rodzice poświęcali trochę czasu wieczorem, i praktycznie na te praktyczne tematy mieliśmy w jednym palcu. Jak uruchomić, gdzie sprawdzić olej, przynajmniej chłopcy się interesowali, żarówko, to w ogóle to, o tym nie było mowy. Największym problemem zawsze było te testy zdać. A jeśli chodzi o praktyczną część, nie było i myślę, że pewnie większość z Państwa pamięta, bo sama tak zdawała. No tak, ale tutaj to, co wspomniałeś, to jak było kiedyś, jak jest dzisiaj, no też trzeba powiedzieć, że dzisiaj tak samo jedni przychodzą na kurs do szkoły jazdy już w jakimś tam stopniu przygotowani i dla nich też 30 godzin tej jazdy spokojnie wystarczy, ale przychodzą osoby, które pierwszy raz wsiadają do samochodu, praktycznie mają pierwszą styczność z samochodem i dla nich na przykład te 30 godzin to jest zbyt mało, aby tego wszystkiego się nauczyć. I obsługi samochodu od strony technicznej, czy operowania pedałami, czy operowania nawet kierownicą i innymi instrumentami w samochodzie i dodatkowo jeszcze do tego, jak dochodzą przepisy ruchu drogowego, no to niestety czasami te 30 godzin to jest zbyt mało, czasami trzeba nawet i 60 godzin na to poświęcić. Dlatego kilkanaście razy podejść do egzaminu. Ewentualnie, jeżeli ktoś właśnie rezygnuje z tych dodatkowych godzin w szkole jazdy, no to czasami się okazuje, że trzeba podejść parę razy do egzaminu w WORD-zie i też się tego po prostu nauczyć wtedy. Drodzy Państwo, wszystkiego dobrego, jakbyśmy mogli do rana, ale do zobaczenia. Dziękuję Państwu.
Do usłyszenia. Do zobaczenia.